Dzień dobry, witamy serdecznie w naszych wiadomościach. W wiadomościach witają was prowadzący Aleksandra Kasprzyk-Dąbrowska. Ja jestem prowadzącym? Prowadzący. Aha, że w liczbie mnogiej. No. To ja, to ja jestem Aleksandra... A teraz mnie przedstaw. ...Dąbrowska Kasprzyk z domu i e, Maciej Dąbrowski. Prowadzący również. Z dupy. Z dupy, z dupi, e, z dupiego. E, e, cześć. Papierki, moi drodzy... I nie przedłużając, dzisiejsze newsy to. Murcik zbłał ginekologa. <laughs> Co to było? Przepraszam, musiałem. <laughs> Doda ofiarom mobbingu w pracy. Oświadczenie Gimpera. Leksji i Sławek Peszko z nową organizacją MMA. Pozew Stanowskiego. No dobra, to takie newsy. Może Stanowski został pozwany, tak powinno. Już pozew Stanowskiego. No tak, no ale to jest pozew, który jemu ktoś wręczył, nie? No to to jest nie, no pozew Stanowskiego to gdyby on wręczał komuś? A to jest jak z wynajmowaniem mieszkania. Wynajmę mieszkanie. No i kurwa, co teraz? To wynajmiesz komuś, czy wynajmiesz sobie? No i jak to zrozumieć? Straszny, to pra... straszny ten polski język. Przydałoby jest. się tutaj prawo Marcina, który by przyszedł i nam to powiedział po prostu jasno i wyraźnie, jak to wszystko sobie do głowy wbijać. No dobrze, to zaczniemy może od tego pozwu Stanowskiego, a właściwie pozwu Natalii Janoszek, który... Znaczy, czy on doszedł do skutku? Szczerze mówiąc, nie wiem. Została zapowiedź złożona, że ten pozew trafi do Krzysztofa Stanowskiego. Nie wiem, ile takich zapowiedzi zwykle bywa, i czy to jest taka tendencja do tego, że robisz taką zapowiedź, a potem na przykład tego po pozwu nie dajesz komuś? Czy to, że komuś dajesz takie. Przed wezwaniem? to nie, to, o to nie a, ma nic wspólnego. Tak, z ale on nie dostał przed wezwaniem. On dostał, dostał informacje na social mediach no to, Natalii. E... To może dostać, a może nie dostać. Ale Stanowski leży w hamaku i zaciera ręce, czekając na ten pozew, <laughs> więc ja myślę, że on chciałby dostać ten pozew. Znaczy, no. on na pewno by chciał. E, Natalia Janoszek w tym pozwie, a właściwie w, nie w pozwie, tylko w tym, co wrzuciła na Instagramie, napisała tak. Każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii, w tym negatywnej oceny czy czyichś dokonań zawodowych. Na tym polega też prasa prawdziwych Jednnikarzy starających się do sprawdy prawdy. Krytyka nie może jednak zmierzać do ośmieszenia i zniszczenia innej osoby. W imię wolności słowa nie można bezkarnie oczerniać, mówić półprawd i wyzywać drugiego człowieka, co pan Stanowski uczynił wielokrotnie w swoim materiale. Na kulturę hejtu nie powinno być niczyjej zgody. Powinieneś to głosem Grzegorza Brauna przeczytać. E, tak. Każde bezprawne <laughs> działanie naruszające dobro osobiste wymaga reakcji. No no i że podjęłam decyzję o złożeniu w dniu dzisiejszym pozwu przeciwko panu Krzysztofowi Stanowskiemu. No czy i... do tego pozwu doszło, czy on dostał ten pozew? Chyba jeszcze nie. Nie wiem, ale tutaj jest napisane, że każdy ma prawo do oceny do dokołań zawodowych, na co, na co Krzysztof Stanowski odpowiedział, że on po prostu, on nie oceniał tych jej dokonań tak. zawodowych, ponieważ wytknął jej, że ona nie ma żadnych dokonań Powiedział, zawodowych. że nieprawdą jest, że negatywnie ocenił jej dorobek artystyczny, <laughs> ponieważ według niego ona nie ma żadnego dorobku artystycznego. Tak. No i Stolski oczywiście napisał, że tak wygląda najlepszy prezent, jaki mógł otrzymać. I. Oprócz tego nagrał od razu oświadczenie na hamaku u siebie w ogródku, które od razu wypuścił który ma już pół miliona wyświetleń w dobę, więc no po prostu trafia idealnie. Natalia Janoszek moim zdaniem robi chujową akcję, samej sobie strzelając w dupsko na plaży z piasku e, utytłane, e, no nie, nie, niepotrzebnie. Co? Boże, ostro. Utytułane, nie, nie ostro. utytułane dupsko w piasku. Co? Uważaj, tak, bo dostaniesz Nawiązuje do jedynej Bardziej... roli, w jakiej ja ją po, znam. Podobno to nawet nie to jest nawet ona. ona. To nawet nie jest ona. Natalia Janoszek, to nawet nie jest ona. Nie wiadomo, słuchajcie. E, stanowski pytał ludzi i oni nie wiedzą, czy to jest ona, czy to nie jest ona. E. No, my czekamy na ten wyjazd Stanowskiego do Mumbai'u, w którym tak. ma przepytywać no ludzi na ulicy e, o to czy znają tę osobę i czy mogą wymienić ją z imienia i nazwiska, skoro jest taką gwiazdą, i każda z osób, która odgadnie, dostanie od niego 1000 złotych. Więc... Jak to każda z osób? Znaczy, za każdą, przepraszam, tak. y za każdą osobę, y która odpowie dobrze, Krzysztof Stawski przeznaczy 1000 złotych na cele charytatywne, ma zamiar przepytać 100 osób, więc y jeżeli wszystkie odgadną, to wtedy 100 tysięcy trafi y na cele charytatywne. Tak, dokładnie, i też zapowiedział, że żeby to było uczciwe. To powiedział, że może ktoś przyjechać od Natalii Janoszek, a nawet sama Natalia Janoszek, której opłaci bilet w biznes klasie do Mumbaiu. Mogę ja się przebrać za Natalię Janoszek. Możesz pojechać do Mumbaiu z, Krzy ja nigdy, z Krzy Krzy ja nigdy Krzysztofem. Ja nie leciałam klasą. Więc no jest to. Biznes klasą. no tak jak powiedziałem, moim zdaniem Natalia Janoszek strzela sobie w Tylne części ciała tym, tym postem, bo Może mogła ona... się do tego odnieść zupełnie inaczej. Ludzie przyłapani na kłamstwie, czy, czy na mataczeniu prawdy da się to wszystko zajebiście obrócić na swoją korzyść. I to robi właśnie Krzysztof Stanowski. Bo teoretycznie, jeżeli dostajesz pozew, to powinieneś siedzieć dupa cicho i w ogóle się nie wychylać, tylko czekać do rozprawy, a on jeszcze tą sprawą żyje i żyje, kanał, kanał sportowy, no idealne po prostu e, oportunistyczna zagrywka. No dobra, ale to jeżeli ktoś na przykład, Jeżeli ludzie nie potrafią wskazać, czy osoba grająca tam przez te 5 sekund w filmie to jest Natalia Janoszek, nie? To jest jedyny film w sumie w takim. No. To jeżeli ktoś e, w takim wypadku powiedziałby, że jest Natalią Janoszek, to czy mógłby się podszyć pod nią, tak jak ona się podszywa pod gwiazdę? Może, może tak być, słuchajcie. Czyli można się podszyć pod osobę, która się podszywa pod gwiazda. Wszystko nie wie. przed wami, moi nikt... drodzy, być może to możesz być ty właśnie. Słuchajcie, nikt nie wie tak naprawdę, kim jest prawdziwa Natalia Janoszek oprócz jej ginekologa, bo to się po słojach poznaje. Eee, I Ty dzisiaj naprawdę grubo. Mój drogi, sobie poczyniasz. I w tym optymistycznym akcentem przechodzimy do Murciks, która ostatnio na filmie, w filmie na TikToku, wrzuciła info o niecodziennej sytuacji, która ją spotkała. Otóż streszczę wam, o, o co chodzi, że poszła do ginekologa, na no wstępie Murciks opowiedziała pokrótce o powodach zmiany swojego dotychczasowego ginekologa. Influencerka chciała zmienić metodę antykoncepcji na podskórny implant, czym nie zajmowała się prowadząca ją pani doktor, dlatego skierowano ją do innego lekarza, okazał się nim młody, około 30-letni mężczyzna, który wydawał się bardzo rozmowny i kompetentny. Do pewnego momentu. Ja tam z nim rozmawiałem, on mi tłumaczył, jakie będę musiała badania zrobić przed tym, co się z czym je i tak dalej. No i ja stwierdziłam, że no dobra, to zróbmy to po prostu, chcę mieć to z głowy. No i on wtedy powiedział, że dobrze, to proszę iść się przebrać, zaczniemy sobie od podwozia. E no i co? A to jest złe określenie? Nie może tak ginekolog powiedzieć? No, to jest, taki jest to nie... super słabe, moim zdaniem. Ja sobie nie wyobrażam, żeby mój ginekolog do mnie powiedział, że zacznie od sprawdzenia mojego podwozia. Ale to słuchaj, byłaby moja ja znam, pierwsza i ostatnia wizyta Ja znam u tego tylko lokarza. ginekologów, którzy mają takie, kurwa, akcje. na. Ja na nie znam takich ginekologów. Był teraz taki, był taki ginekolog, do którego nasza znajoma chodziła i on mówił, no dobrze, to teraz czas na słodkie badanko, a dodam że miał na nazwisko słodkie. No dobra, no to wiesz, to jest jakiś przypadek, e, który ty znasz i, 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 i tyle. Ja byłam u wielu ginekologów w życiu i niektórzy byli lepsi, niektórzy gorsi. Ale... No dobra, ale nie, poczekajcie, nie sobie bo, bo, to jest, bo to jest mniejsza sprawa, bo potem było inaczej, potem było grubiej. No ja mu powiedziałem, że w sumie, aha, bo on się ją zapytał, dlaczego ona chce zmienić tę metody antykoncepcji. Odpowiedziałam mu, że głównie ze względu na to, żeby było wygodniej, no bo jednak o tych tabletkach zawsze trzeba pamiętać, brać je punktualnie, a nie brałam ich punktualnie o tej samej porze, dlatego, że mam dosyć nieregularne godziny pracy. On mi wtedy przerwał i powiedział, wiem, bo ja panią oglądam, razem z moją dziewczyną oglądamy wasze filmy, słuchamy waszych piosenek. Ciekawe, czy powiedział jej to w trakcie, jak siedziała na tym fotelu ginekologicznym i on jej sprawdzał podwozie. No i dobrze, słuchajcie. E, wczoraj miałem rozmowę z Olą w łóżku, e, a propos tego, przez zaśnięcie. Bo tak rozmawiamy o, często i, i o, o Murcik z jego ginekologa. O badaniach z e, które przechodzi. Tak, w łóżku e, lubimy o tym porozmawiać. Wizualizujemy sobie to po prostu. E, i, I słuchajcie, i ja na przykład, kurwa no... Ja rozumiem, że to jest ginekolog, ale ja nie miałbym problemu z tym, żeby proktolog powiedział, a to teraz takie badanko z dupy na przykład robimy, a to ja oczywiście, ja, tak, tak, no już zaznaczę, to że to ja i że gdyby, mnie proktolo... gdyby mi proktolog powiedział, o Jezus, widzę, że ma pan tutaj tak zapchane jak algorytmy na pana kanale, to też by mnie to rozbawiło, rozumiem, że inni reagują inaczej, natomiast kurde no to tak jakby dentysta ci powiedział zaglądałem ci do nie. borując ci no, tam cza czasem bardziej z tego jebie nie... niż z innych narządów ale... E ciała ale jezus maciek naprawdę dzisiaj jesteś w szczytowej formie Serio, Ale... po prostu ręce mi opadają. Chodzi mi o to, że czasami to jest bardziej intymne. Takie zaglądanie komuś do buzi, Może dla ciebie. Niż do pochwy. Może dla ciebie. Nie wiem, no, no tak, bo mi nikt nie zagląda do pochwy, to prawda. E, e, tylko chodzi mi o to, że wiesz. Nie, nie, nie Dentysta, a oglądałem ja pana ostatni filmik, bardzo śmiesznie. Nie, nie, nie wizyta dentystyczna. Okay. No, ale ja, ja na przykład bardziej się jej boję na przykład. No mieć... tak, ja w ogóle nie e, Ja w ogóle nie, ginekologa też się nie boję Ale jest to krępujące, no Jak się przychodzi e, znaczy, Jestem w stanie to zrozumieć, kumam Jest to mniej lub bardziej krępujące Też e, dla jednych osób jest to w ogóle Bardzo ciężka wizyta I przez to kobiety bardzo często się nie badają Bo na myśl o tym, że, że Mają właśnie, czy usłyszeć komentarze Jakieś na swój temat e, Czy poczuć się dziwnie Wiesz, my, my i tak już wystarczająco czujemy się oceniane i... Y... Ale nie wszystko jest atakiem też i nie wszystko jest też, wiesz, próbą podrywu czy czegoś. No dobrze, nie wszystko, ale nie no. chcesz takich rzeczy... Lekarz powinien się wypowiadać na temat tego, Owszem, po, tak. po co do niego przyszedłeś. Owszem, powinien być profesjonalny. Się. Tak, Jeżeli się. to jest twój kolega, koleżanka, to zupełnie inna sytuacja. Ja zgadzam się, że lekarz koleżanka powinien być profesjonalny. Sobie może zgadzam z się. Czy kolega, luz. Ale lekarz, wiesz, lekarz, którego masz już takiego znajomego i bardzo dobrze się znacie i wiecie, na co możecie sobie pozwolić. Ale... Lekarz, do którego przychodzisz, jest po prostu lekarzem, powinien być profesjonalny koniec kropka. To jest moje zdanie. Tak i mówi się też o tym, że lekarz powinien skracać dystans po to, żeby się pacjent lepiej czuł. Niektórzy po prostu nie mają wyczucia, totalnie. No ale I to jest, jest kwestia braku wyczucia. dystansu w postaci w postaci rozluźnienia I... Ale pacjenta, ludzie chcą żeby lekarze sposób? byli bardziej ludzcy, a nie żeby byli kurwa maszynami, które ci wystawiają po prostu jakąś receptę tak, i mają cię ale w dupie. Tak. pomiędzy tym a tym, o czym ty mówisz, jest gigantyczna przepaść, bo można być bardzo ludzkim skr skracającym dystans. Stan z fajnym lekarzem, ale Owszem. nie rzucającym takich tekstów, które sugerują, że wiesz, jak, że wiesz, wiedzą kim ty jesteś, czym się zajmujesz i jeszcze ci mówią, że tajemnica? ci zajrzą do podwozia. Nie mówi się takich rzeczy. Moim zdaniem się nie mówi. No takich dobra, rzeczy. a ja, ja uważam. Też bym była y, zniesmaczona taką wizytą. Ja uważam, że, znaczy, tu jest przesada, jeżeli chodzi o reakcję ludzi, moim zdaniem. Nie chodzi o ginekologę. To, to jest trochę przesada, natomiast uważam, bo Murciks, ja tutaj nie wiem, czy jej reakcja, jak, jak ona to po prostu wrzuciła sobie taki film na TikToka i tyle. Myślę, że no nie, przeży, nie, nie, nie ma czegoś takiego, że nie śpi po nocach przy, przy, przez te badanie. Nie? Słuchajcie, z jednej strony ja to totalnie rozumiem. Uważam, że ten lekarz to jest młody lekarz, jakiś 30-letni, więcej. Pewnie no pierdolną głupotę, nie? I to nie jest jego zła wola, czy próba tego, żeby pokazać, o Jezu, jaki jestem, wiesz, wyluzowany, kurwa, i tak dalej. I pewnie się nauczy od tego czasu, żeby no inaczej podchodzić do pacjentów. No myślę, że skoro jest widzem Murcik, z to na pewno się nauczy, bo widział pewnie. Na pewno, mój jest głupio teraz. na pewno jest mu głupio, ale. Nie wiesz, uważam, że, to, że należy na nim wieszać psy. Ale no. nikt na nim nie wiesza psów. Bo no, po prostu stwierdzam, tak... że jest to nieprofesjonalne i tyle. No. Może się te nauczy już tego nigdy w Dobra. życiu nie zrobić. Zgłóźmy się, jest to nieprofesjonalne. No, prostu... ja, ja również się zgadzam, że to jest nieprofesjonalne. Ja nie powiedziałam, że nie jest najgorszym lekarzem. Ale jest to bardziej ludzkie. No, po prostu, gdzieś tam, według mnie. No po prostu według mnie to jest moje, moja opinia. No. Jesus. Ja nie miałem badania ginekologicznego. Ale miałem badanie proktologiczne. Widzę, że bardzo chcesz opowiedzieć o tym badaniu, bo wczoraj też cały czas o nim gadałeś, więc może chcesz nie, się chodzi, tu, chodzi o to, to że to jest intymne. Ci o badaniu proktologicznym Maćka w papierkach. Może w papierach opowiemy na tym temat. To jest równie intymne, szczególnie jak lekarz ściąga rękawiczki i tak ją rzuca na ziemię. Dobra, lećmy dalej! równie intymnym wyznaniem podzielił się również Gimper w niedawnym odcinku z Grzytu, czyli podcastu, który współprowadzi wspólnie z Rewo. W którym to odnosił się do wyznania jego i jego partnerki o tym, że żyją w Związku Otwartym. Mm -hmm. W zgrzycie tym padły słowa o tym, że mają nadzieję, że już więcej dram nie będzie, po czym chwilę później padły kolejne słowa. Które, um, które wywołały kolejną dramę, bardzo dużą, więc to już była trzecia chyba w bardzo krótkim czasie taka drama e, Gimpera i zgrzyt na wizerunku. Był to zgrzyt. był to zgrzyt. na wizerunku. E, no i Gimper wydał oświadczenie e, w związku z tym z tą ostatnią aferą, która dotyczyła. E, dotyczyła Podział obowiązków małżeńskich. Podział obowiązków nawet, małżeńskich, raczej no, je, je, jego braku dziecka. tak na, na dobrą sprawę, bo Kimper yy, powiedział, że kiedy, kiedy partnerka ma trójkę dzieci z partnerem i te dzieci tam wiszą jedno u cycka, drugie tam płacze, trzecie, trzecie coś tam innego jeszcze robi, to partner w tym momencie żeby odciążyć partnerkę, to, to idzie na prostytutki. A ona mówi spoko, to dobrze, bo już jestem zmęczona. Więc no, było, to, było to... Nie musi jeszcze robić fikołku w łóżku po prostu, no, więc ją odciążył. Tak, odciążył ją, więc no, było to bardzo niefortunne i Ale dobra, wydał, o tym, oświadczenie, bo, wydał oświadczenie Gimper u siebie na o tym trochę więcej będzie w papierach rozwodowych w podcaście. To będzie tematem jakby... Tematem właśnie będzie... To, czy można, obowiązków. Czy można partnerce zostawić dziecko i wypierdalać? Że tak powiem. Znaczy można. Gdyby było inaczej, to Bóg inaczej świat by stworzył, prawda? Jak to mówi Krzysztof Bosak. No to myślę że tak. Natomiast chodzi tutaj bardziej o to, że Gimper przeprosił no, nagrał film, nagrał film, no, nagrał Instastories z przeprosinami, W którym po prostu powiedział, że uważa, że łatwo przychodzi mu gadanie głupot ostatnio i że rzeczywiście musi przemyśleć to, czy co z tym dalej zrobić. Bo naprawdę trochę przedobrzył i to rozumiem więc super, no, że, że jakby Kuma. Znaczy też nie, nie spodziewałbym się po Gimperze tego, że no, nie przeprosi. To absolutnie to nie jest gość, który schowa głowę w piasek. E, aczkolwiek też nie spodziewałam się tych trzech tematów po nim ostatnimi czasy. No, taka lawina. Dosyć mocna. No ale dobra. E, to jest gimper, słuchajcie, e, i jakby tym tematem, znaczy, no nie, już, Olewając trochę tego gimpera, tylko jakby tym całym tematem, tym zagadnieniem zajmiemy się w papierach rozwodowych. Tak, tak, chciałbym tutaj podkreślić, że to nie zajęcie się gimperem A, będzie, tak. będzie naszym, naszym tematem, tylko nawiązanie właściwie do, do jego słów i rozwinięcie tego tematu szerzej. Szerzej za to powiedziała ostatnio Lexi, a właściwie nawet nie powiedziała, tylko nagrała film razem ze Sławomirem Peszko. No tego kurwa nikt się nawet w Spider-Man Across the Multiverse nie spodziewał, że Lexi Chaplin będzie kurwa coś robiła ze Sławomirem Peszko i tym czymś będzie nowa federacja MMA. Wardenga mówił wcześniej, spekulował, że to może chodzić o Federację MMA, jak ona o tym gdzieś tam opowiadała. Pewnie doszły go gdzieś tam jakieś słuchy. No i też się zna, jakby z tymi osobami, więc mógł coś tam wywęszyć. Natomiast to, że Sławomir Peszko w ogóle, what the fuck! no I w ten oto sposób powstaje Federacja. O nazwie Cloud. Ale jest taki festiwal Cloud Festival. Jest Cloud Festival i jest Cloud Festival. Tak, ale tak pisany. Tak, tak, no mówię chodzi? Cloud, jest przez, festiwal. Przez tyle. Wątpię, żeby no. oni, chociaż może oni mają z tym jakiś związek, nie wiem. Myślisz, że to jest to? Nie mam pojęcia. Natomiast widziałem e, klip promujący to i to jest strasznie żenujące. E, on, e, ona coś do niego mówi, wchodzisz w to o, i tak rzuca mu piłkę do nogi, a on. Tym razem na 100%. Ej, Sławomir Peszko, to jest ten, co przerobił samochód w gaz? Nie, to Tomasz Iwan. O, A to myślę, że sporo ja, piłkarzy jeszcze, tak miało przerobione. Ja, ja mam problem z piłkarzami. Nie, Sławomir Peszko. Y Wczoraj zakończył swoją karierę. Okay. Kiedy to nagrywamy, nagrywamy to w środę akurat, no to Sławomir Peszko we wtorek, Myśla, tak? Myślałam, że on już nie, nie we wtorek. Przez wczoraj zakończył swoją karierę w tym samym momencie, co Zlatan Ibrahimowicz, więc to są podobnej klasy piłkarze. Jezu, ale wiesz co, z ciebie się tak śmieją w, na tym kanale sportowym zawsze, że ty, masz, że ty no. nic nie wiesz o sporcie, tak. a ja tak bardzo przy tobie nie wiem nic. Ale ty jesteś kobietą, no, a kobiety wiem. to do kuchni, a nie do kurwa piłki nożnej. Do dzieci. Do dzieci. No w każdym razie słuchajcie, Boże, moja jestem, straszna, jestem bardzo ciekaw, co to będzie, co to będzie. No tym bardziej, że mamy niszę teraz, którą należałoby wypełnić, bo do prime, znaczy, no jest jeszcze ten prime nieszczęsny, do którego kurwa teraz zlatują się jak muchy do gówna w większości wypadków strasznie dużo jakichś popierdolonych twórców. No i tam się już no tam się zaczynają bardzo, bardzo freakowe, mało związane ze sportem rzeczy. Znaczy zaczynają, tam zawsze były mało. No to friko. jest freak fight, więc dlaczego ten. tak? No. Mówisz o Prime? No. no? No to mówię, no przecież to tak. jest freak fight, więc no. no to. Ja wiem, ale Fame ma, zaczęło przyzwyczajać nas do tego, że trochę więcej sportu ale, jest w tym wszystkim. No tak, nie? ale ludzie myślę, że oczekują trochę też takich freak fightowych no, walk. Pewnie bo tak. Bo po to, to no, to no, oglądają. Dlatego jestem ciekaw, co to będzie ten cloud, czy to będzie, może to będzie coś z piłką nożną, że kopiesz się piłką nożną po ryjach, nie na przykład. Jest coś takiego? Nie no, nie. nie, no ale jest piłka nożna przecież w Move Federation. Tak, ale właśnie, że tutaj kopiesz się, masz piłkę i stajesz naprzeciwko siebie, jak bramkarz tak wyrzuca piłkę, nie, to wyrzucasz i kopiesz cały No Mógłoby być tak, jak jest z tymi szachami, że grają w szachy, potem biją się po ryjach, potem znowu grają w szachy. Nie, słuchajcie, ale mogliby zrobić calcio, calcio storico, czyli takie coś, co jest we Florencji na przykład. I, i to jest, Box i, i piłka to jest no. trochę piłka nożna, ale bardziej rugby, Połączone z boksem, zapasami i z tym, że po prostu dojebani młodzi goście na żwirze się napierdalają bez koszulek. Więc myślę, że każdemu z damskiej części publiczności, ale nie <gry> tylko damskiej, by się to spodobało. Dodzie się za to nie spodobało, co co jej odpierdolił reżyser życia? tym razem nie. nie życia, moi drodzy, tylko reżyser festiwalów w Opolu albo w Sopocie. Dlaczego Maciej Dowbor jest pokazany? Aha, bo bo Maciej Dowbor skomentował okay. tę aferę. się, że to on był chodzi reżyserem. Chodziło o festiwal w Opolu i Maciej Dowbor skomentował po prostu, jak było w Sopocie, kiedy robili z Polsatem rzeczy, że Reżyser również na nich krzyczał, ale z uśmiechami to wrzucił, że tylko na niego i na Maćka Roka, czyli na prowadzących, a nie na artystów występujących na tym festiwalu. O co chodzi? No chodzi o to, że Doda bierze udział w festiwalu, który, który robi TVP, więc skoro TVP robi jakiś festiwal, no to kurwa, no to, to jest trochę na takiej zasadzie, że wchodzisz w jakieś syfne miejsce i się potem człowiek dziwi, że coś się syfnego mu tam dzieje. Oczywiście z całym szacunkiem do Dody, bo pewnie nieraz brała udział w tych festiwalach i nie została tak potraktowana wcześniej. No to tym razem została przez reżysera opierdolona. Reżyser powiedział, że mają w dupie i żeby spierdalała, żeby sobie zrobiła ten swój festiwal i, i tyle. No był bardzo niemiły, bardzo się niemiło wobec niej zachował i zostawił ją samą na scenie, gdzie, gdzie ostatecznie no ona się załamała dosyć mocno z tego powodu, bo powiedziała, że dawno jej nikt w taki sposób nie potraktował. Tak. Ona Nagrała, ona nagrała szorca, na którym płaczę i opowiada o tej sytuacji. No i teraz, tak, z jednej strony, bo cały ten short spotkał się z dosyć dużą krytyką ze strony ludzi, bo pisali ludzie komentarze tak. w stylu: O, poszłabym też do normalnej pracy. Albo tak. że pierwszy raz w życiu ktoś cię potraktował jak w normalnej pracy. I moim zdaniem, to jest super głupie. To super znaczy, głupie i krzywdzące. Tak, bo to, że ktoś jest gwiazdą, czy, czy pracuje w, w nienormalnym to nie znaczy, że nie zawodzie, jest człowiekiem. to nie znaczy, że jest człowiekiem i nie należy mu się normalne traktowanie. Co więcej chciałam powiedzieć. Wam, ludziom pracującym w normalnych zawodach, również należy się normalne traktowanie z szacunkiem, bo odnoszenie się do kogokolwiek w ten sposób w pracy jest Absolutnie niedopuszczalne, moim zdaniem, i powinno być absolutnie zakazane, i nie powinniśmy się na to zgadzać jako pracownicy po prostu. Trzeba wyrażać dezaprobatę, a nie mówić, że to jest normalne. Czekaj, ja, nie... Czekaj, Czekaj Janek właśnie wyszedł. <śmiech> <śmiech> to żarci. A nie normalizować tego typu zachowania, bo to nie jest normalne. Oczywiście. Zawsze jest jakaś droga dyskusji. Pytanie, czy doda, przed nagraniem tego filmu złożyła jakieś zażalenie, albo porozmawiała z tym reżyserem, albo odniosła się w jakiś sposób do tego, do kogoś, kto jest nad tym reżyserem. Przecież ten reżyser na pewno ma przełożonych. No i na pewno. I ci no, taką skargę się zgłasza do przełożonego, rozmawia się o tym, prawda? Ewentualnie można jeszcze z samą osobą pozmawiać. hej, człowieku, nie wiem, nie traktuj mnie w ten sposób, bo pracujemy tutaj razem i okej, okay, może masz gorszy dzień, ale no, wolałabym, żebyś się nie odzywał do mnie w ten sposób. Więc jej reakcja była taka trochę... E dziecinna. Ten, ten film był taki no, ja dziecinny, ale absolutnie jest dla mnie zrozumiałe, wiesz, że mogła co, no, się poczuć fatalnie. komentowali to po takim, tacy typowi po, takim, e, po traktowaniu. Ludzie, co komentują rzeczy na puderku, czyli widzą, że coś się dzieje komuś, ko, komu zazdroszczą w jakiś tam sposób, więc mogą tak dojść. A wiesz, ty, ty to masz źle, kurwa, to tak, my, my mamy źle. Nie? Ja tam widziałam, że, o, że ktoś pierwszy raz odrzucił e, piękną panią, że mm. od razu takie nawiązujące do tego, że niby jesteś taka ładna, a jednak e, cię facet to Tutaj y, opierdolił. No słabe na maksa. Słabe na maksa. Y, pisząc takie komentarze, wspieracie takie działanie i, i sami możecie być dokładnie tak samo traktowani y, w pracy. A wiesz, że to jest taka słoweńska pływaczka? Słabe na maksa? Słab maksa słabena. Słabena? Słabe słoweńska na pływaczka. Słabe długodystansowa. Pływa na tysiąc kilometrów. Ale maksa na slabę. No tak. Ma maksa słabena. A. Maxa Słabena Myślałem, że Maxa Słabena ma, Maxa na, na Słabena okay. <laughs> To tak jest Dobra, skoro już przeszliśmy do taki głupot To kurwa teraz głupoty, proszę bardzo Jakub Rzeźniczak nie złożył córce życzeń w Dzień Dziecka <laughs> Ostra odpowiedź piłkarza <laughs> Ale e, odpowiedział córce? Czy... No to, ten nagłówek jest tak chujowy no. <laughs> Jakub Rzeźniczak nie złożył córce życzeń w Dzień Dziecka Wiecie co z nim zrobić Leonardo DiCaprio z gołą klatą Cieszy się życiem na jachcie z 22-latką ja też bym to Brzmi jak piosenka Sentino, tak. jakaś. Albo nie, to brzmi jak piosenka tego. Mm, Jest jakąś nazywa? Nie, tego. Nie mam się smucić. Kizo. Kizo, tak. To brzmi jak jego piosenka. Leonardo DiCaprio z gołą klatą, cieszy się życiem. No, ja chcę, z 22-latków. No właśnie, tak to, tak to brzmiało w mojej głowie. No dobra, dalej. Harry przeszedł wstydliwą chorobę. Ujawnili jej szczegóły i stał się pośmiewiskiem. Ale kto ujawnił? No, miał dziennikarze miał tą yy, szpotawą stopę. Tak, miał zrośnięte palce, yy, ale to od masturbacji wiadomo. Jackowsk Jackowski nie ma dobrych wieści na wakacje. Nie będzie radosnych w czasów, stracimy radość. Ja, niech pan Jaskowski już przestanie wróżyć Serio, po prostu Co wróżba, to gorsza W ogóle zazwyczaj te wróżby jak są podawane To tylko te najgorsze No wiadomo co, pozytywnym Ludzie żyją negatywami Ja chcę żyć pozytywnymi wróżbami No to słuchaj, miała zostać lekarką, ale zaczęła sprzedawać ślinę I wsiąkła w biznes, zarabia krocie A matka nie chce jej znać Sprzedawać ślinę? No pewnie, wiesz I inne płyny ustrojowe, i płyny ustrojowe jeszcze to na tym się da zrobić biznes? Pluje do słoika czy coś pewnie. Nieźle. Słuchaj, jak jest woda. Ale matka nie chce jej znać? Kurde, ma taką przedsiębiorczą córkę, zarabia na sprzedawaniu śliny w słoiku. No, myślę, że powinna ją Kathleen, czy jak to ona się tam nazywa, Kardashian adoptować. Powinna. Chris Kardashian. Zwyczajna księżna Kate urzeka stylizacyjną prostotą podczas spotkania z Windsor Family Hub. Skromnie, ale z klasą. Chodzi mi tutaj o to zwyczajna. Zwyczajna. No bo pewnie ma znowu na sobie jakąś o, sukienkę, garsonkę, zwyczajna. czy coś tam z Zary albo z Mango, bo ona chodzi w ciuchach z syciówki. Patrzcie więc. na mnie, jaka jestem zwyczajna. Patrz, kurwa, na mnie, jaka jestem. Patrz, suko, jaka zwyczajna jestem. Ona tak mówi. No bo ona to, ma być e, królową ludu. Droga. Tak jak księżniczką ludu, tak jak była e, Diana. Tak jak była ta Marta Linkiewicz, księżniczką ludu. E, Antek Krójkowski z ukochaną obcują ze sztuką na wystawie. Izabela wygra, wybrała szykowną stylizację obcują. Dla mnie śmieszne mnie tutaj słowo obcują, czyli właśnie no że No Bo obcować ze sztuką tutaj. Ja wiem, widzisz, wiem, tylko no ja w ogóle miałem. dla mnie jest to śmieszne słowo obcować, czyli że dla mnie to jest być jeszcze bardziej obcym względem tej rzeczy. To jest obcowanie. Zastanówcie się kurwa w tym Instytucie Języka Polskiego, co? Bo to trochę takie, kurwa, niekonsekwentne. Dobra, to wszystkie śmieszne nagłówki. Jak widzicie, nie były one jakoś specjalnie najśmieszniejsze, ale były takie refleksyjne, tak mi się wydaje. E, widzimy się w kolejnych papierkach w piątek o godzinie 15. No i zapraszam oczywiście na papiery rozwodowe, podcast o godzinie 16 w poniedziałki. Przestań tutaj udawać, mam nadzieję, że, że masz katar. Mam nadzieję, że już następnym razem nie będę zakatarzona. Będziesz miała potawą stopę. Bo mam wrażenie, że cały czas wam robię taki... To jest ASMR. Ale smarki mi rozjebało ASMR. Ja, ale przestań udawać, że pracujesz w złych warunkach. Dobrze. Natychmiast. Do widzenia, trzymajcie się. Pa.